Trzeba zapowiedzieć, nie ma tak jakby się chciał. Przerzucamy się na Radio Mary. Zobacz skrzydła Olgi. Dlatego on okazał mi swoje miłosierdzie. Ale mógłbym się spytać, Maryjo, dzisiaj, bo Bóg mi okazuje miłosierdzie, każdemu z nas. Ale czy my, ludzie, możemy się Bogu odwdzięczyć miłosierdziem za Jego miłosierdzie wobec nas? Wydaje się, że być rzeczą fantastyczną okazać miłosierdzie Bogu, który jest miłosierdziem i nie potrzebuje miłosierdzia od nikogo. Ale możemy. Bo Bóg, bo Twój Syn, Maryjo, przychodzi do każdego z nas w drugim człowieku. Nawet w naszych wrogach. I w nich możemy okazać miłość Bogu w miłości nieprzyjaciół i modląc się za wrogów. Bo cokolwiek uczyniliśmy jednemu z najmniejszych, to uczyniliśmy Twojemu Synowi. Najmniejszych również w sensie moralnym, czy w sensie wiary. Chcemy być miłosierni. Również okazując miłosierdzie tym, którzy Jego potrzebują, modląc się za wrogów Kościoła. Jak święty Paweł mówi, rzadko umiera ktoś za człowieka sprawiedliwego. Może jeszcze odważyłby się ktoś umrzeć za człowieka szlachetnego. Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To wielkie miłosierdzie, Maryjo, niech stąpi na nas i niech słowa namiestnika Twojego Syna, Ojca Świętego Franciszka, otworzą nasze serca na miłosierdzie od Boga i miłosierdzie wobec wszystkich, do których nas posyła Pan. Nie ma ludzi niekochanych. Może żyjemy w świecie, w którym kocha się za coś, ale Twój Syn kocha nas za darmo, łaską swoją, okazując miłosierdzie. Uwielbiajmy Boga, Maryjo, w tej modlitwie apelowej za Jego miłość i miłosierdzie. I otaczamy modlitwą Ojca Świętego Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymkę Ojca Świętego również w czwartek najbliższy na Jasną Górę jako dziękczynienie za jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Prosimy o dobra duchowe tej pielgrzymki oraz o bezpieczeństwo dla wszystkich pielgrzymów. Za księży biskupów, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz księdza biskupa Jana Kota z diecezji w Brazylii, który uczestniczy dziś w apelu. Za zakon Paulinów z ojcem generałem, ojcem Arnoldem Chrapkowskim i ojcem przeorem Jasnej Góry, Marianem Waligurą, za osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o naszą ojczyznę, o Europę, o powrót jej do Boga. Prosimy o pokój na świecie. I w intencjach zapisanych leżącej na tym ołtarzu jasnogórskiej księdze modlitwy apelowej, za media katolickie, za wszystkich chorych, samotnych, za więźniów, za dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium, których codziennie zapewniamy o modlitwie apelowej, za zmarłych, oddajemy Tobie, Maryjo, męczennika za wiarę pewną już świętego 86-letniego księdza Jacquesa Hamela z Francji, zabitego dziś brutalnie podczas sprawowania Eucharystii przez terrorystów islamskich i wszystkich zmarłych w zamachach terrorystycznych. Oddajemy również Tobie wszystkich, którzy dokonują tych mordów. Nie te czasy. Oddajemy Tobie, Maryjo, wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. No media katolickie, no mamy tylko jedno Radio Maryja, to znaczy tego jest więcej, ale chyba się nie przebiło. Bo sami katolicy siebie nie chcą słuchać, rozumiesz? Mówię jeszcze raz, podcinają sobie wszyscy gałąź, na której siedzą.
za panią Janinę Matecką, jubilatkę dzisiejszą mamy ojca Sebastiana, w intencji Instytutu kardynała Wyszyńskiego, który dziś podejmie czuwanie nowennowe przed pielgrzymką Ojca Świętego na Jasną Górę i w intencji wspólnoty odnowy w Duchu Świętym z archidiecezji częstochowskiej, którzy tu dziś będą się modlić. Zawierzamy te wszystkie intencje w tajemnicy nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee. Blessed are You among women, and blessed be the fruit of Thy womb, Jesus. Żywo sali Mary, plendy gras, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit, vous entrez béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę. Dziękujemy się, święta Boża, naszymi prośbami. Synowi swoje na nas polecaj, swojemu synowi nas polecaj.
modlitwę jubileuszową poprowadzą z pielgrzymi z Warszawy Mariusz i Mirosław. Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen. Prosimy, aby ksiądz biskup Jan Kot z diecezji Zebuka z Brazylii udzielił nam apelowego błogosławieństwa. Z wami. Niech wam przymnoży miłosierdzia w myślach, słowach i uczynkach. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Uczestniczyliśmy w modlitwie apelu jasnogórskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w tej modlitwie łączą się codziennie o 21:00, zwłaszcza naszych rodaków rozsianych poza granicami ojczyzny. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Witaj Ojcze Święty. Ojciec Święty Franciszek przybywa do Polski. Kraków i cała Polska staje się w tych dniach wielkim wieczernikiem młodego Kościoła. Setki tysięcy młodzieży z całego świata świętuje swój jubileusz miłosierdzia w roku świętym. Historycy w areszcie. IPN poszukuje szczątków ofiar terroru komunistycznego na terenie aresztu na Mokotowie. Szczegóły w naszym dzienniku. Misja IPN. W naszym dzienniku pełny tekst wystąpienia profesora Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wygłoszonego podczas przesłuchania kandydatów na prezesa IPN-u. Orędzia Anioła Stróża Polski. Wołanie o narodową odnowę. W naszym dzienniku kolejne orędzie. Z cyklu Środy z historią. Jak komuniści walczyli przeciwko powstańcom warszawskim. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, już za kilka minut audycja dla małżonków i rodziców, a my dziękujemy wszystkim wspierającym Radio Maryja darem serca. Pamiętajcie Państwo, że to jedyna możliwość, by nasze radio istniało, by mogło docierać do Państwa. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. A do grona ofiarodawców należą z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckim Helena Olechowicz, Teresa Siekierko, Teresa Markowska, Irena Stokowska, Zofia Nosek, Regina Kulesza, Maria Jabłońska, Alberta Siekierka, Wanda Faszczewska, Krystyna Łapińska, Wacław Konarzewski oraz Danuta Konarzewska. Bóg zapłać Państwu i wszystkim naszym przyjaciołom i ofiarodawcom.
co się zdarzyło, bo tu śpiewa to, co mam, to, co mam. Co się zdarzyło, co się nam zdarzyło. Dzieciątko się narodziło i się potem go zabiło. Że to się nam zdarzyło, co się nam zdarzyło. Po co to śpiewać?